Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Rybki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Assassin's Creed Valhalla. Jak widzicie, jesteśmy przy kolejnym punkcie z tajemnic, dosłownie zaraz obok tego zamku. Rozdałem też w międzyczasie te punkty, o których wam mówiłem. Tutaj w ogóle jakiś miecz jest wbity. O, szkoda, że go nie mogę podnieść. Ale mamy chyba kolejne grzybki, czyli znowu będzie Eivor na fazie. Ojejku, to się dobrze nie skończy. Dobra, co tutaj mamy? Aha, będzie trzeba... Tam jest przejście, ale czy będę musiał... Będę musiał jakoś ten, jakoś zmienić podpalone... to ile... Ile tych jest podpalonych, tylko... Zastanawiam się jak. W sensie, co ma to inicjować to... Podpalenie. Tutaj wygląda, że są tarcze i to jest... A, może... Czy ktoś ma tej tarczy przy tym, ale nie jestem pewien do końca. Tutaj są tarcze, ale tutaj też jest tarcza. Ja mam, że dostaję teraz troszkę... Zderpiłem troszkę, muszę przyznać, bo nie wiem za bardzo, co powinienem zrobić. Widzę, tutaj są dwie takie same tarcze. Może spójrzmy na te tarcze. Trzecia jest troszkę inna. Będzie można je zmieniać jakoś? Nie, tylko są dwa typy płomienia. Więc powiem wam, że nie wiem. Moi drodzy, chyba wiem, co może być... Co może być... rozwiązaniem. Mianowicie, zobaczyłem... Zwróciłem uwagę na trzy elementy. Aha, udało się, okej. Okay. Już wam pokazuję, co było rzeczywistym rozwiązaniem. Bo... Powiem, że chwilę mi to zajęło. Pierwsza rzecz, no to były tarcze, tak? Potem paterny na tarczach, których próbowałem, co zresztą chyba widzieliście jeszcze. Potem zwróciłem uwagę na to, że część tych posągów jest okrwawiona i myślę, okej, okay, to może właśnie chodzi o to, że te okrwawione powinny być aktywowane. Próbowałem w jedną, w drugą stronę i potem zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Spójrzcie, tutaj mamy mężczyznę, tak? Bo ja tak zacząłem analizować te statuły od góry do dołu. Mamy mężczyznę. Tutaj mamy osobę bez brody, albo jest to kobieta, albo jest... Zakładam, że to może być kobieta, ale może być to równie dobrze po prostu mężczyzna bez brody. Tak samo tutaj, bo chodzi mi głównie o kształt szczęki, ale to może, tak mówię, to może być kwestia ryciny. Tutaj mamy znowu mężczyznę z brodą, ponownie wikinga takiego z brodą i znowu mamy, powiedzmy, tę kobietę, tak? Czekajcie, może z boku... Może być to kobieta w sumie, bo wydaje mi się, że ma też tutaj bardziej piersi wyeksponowane. Na zasadzie tutaj jest breastplate, tak? Czyli... jak się nazywało? Breastplate. Albo chestplate ewentualnie. To jest... Chodzi mi o zbroję na ten, na tłów. Zapomniałem teraz nazwy. Ojej, kłaja mi głupio. Na pierśnik, o! Tak, to się nazywa na pierśnik. Wydaje mi się, że to jest kobieta na pierśnik albo jakiegoś rodzaju po prostu ubranie i ma te piersi bardziej wyeksponowane, jeśli chodzi o kształt. Dlatego też, no zakładam, że to może być posąg kobiety. Czyli trzeba było to w ten sposób rozwiązać. Okej. Okay. Powiem wam, że... To nie była tak oczywista zagadka, w sensie... było trochę elementów, które nas mogły odwieść od głównej logiki, która za tym stała. Znaczy, to było ok, to było w porządku, tylko że po prostu no takie średnio dobrze... może inaczej to ujmę. Było za dużo wrzuconych takich zmyłek, przez co można naprawdę było dostać derpa, nie wiedząc o co w tym wszystkim chodzi. Szczególnie, że również i podłoże wskazywało nam na fakt, iż może tam być naprawdę duża... Duży element, duża część tego to mogą być tarcze, tak? Bo wszędzie były tarcze, wszędzie były zwłoki. Okazuje się, że to była chyba bodajże, myślę, Freyjodyn może, albo... A może to był Loki. Loki, prawda, bez brody. Stąd, moi drodzy, myślę o... Jeśli Loki i Odyn, stąd myślę o... Skąd nie mam mi znaleźć kwiaty? Będę musiał je jakoś tutaj zebrać, czy...
O, widzicie, znowu jest ta sztaba tytanu. Wydaje mi się, że to Yubi dodało, że w końcu można to jakoś łatwiej zebrać. Zastanawiam się, gdzie mam te kwiaty znaleźć dla tej kobiety. Bo autentycznie nie mam pojęcia. Może to był Loki? O, mamy je, proszę bardzo. Na grobie akurat były świetnie. Teraz zaraz pójdziemy. Wydaje mi się, że to mógł być Loki i Thor na przykład. Albo Loki i Odyn. Loki i Odyn w sumie bardziej pasuje, prawda? Dwaj bracia, jeden z brodą, drugi bez. Jeden lodowy olbrzym. Też po części lodowy olbrzym, nie wiem jak to teraz dokładnie było. Drugi, prawda, władca bogów. To by pasowało. To by pasowało, bo ważne na te ciała i tak dalej. Dobra, ale idziemy, moi drodzy. Kim jest ta... So we have lured me in. Explain yourself. It's just been a while since anyone passed this way, and I wanted to be sure you would stay and visit. By pretending to be a pretty young maid. My mother used to tell me stories, legends of a forgotten king, of magic swords rising from misty lake waters. Legendy arturiańskie. There was often a fair maiden, lonely and locked away. I fell in love with that sweet fantasy. So much more romantic than a pathetic man whiling away the hours until death. A sad shadow play. So where is your mother now? Dead these last 3 years and buried under the flowers she loved. I wanted to move on, but I cannot bear to leave her. No, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że... Znaczy, przede wszystkim nie do końca podoba mi się to, że nas oszukał w ten sposób. Dwa... Nie do końca nawet ogarniałem, dlaczego ktoś tutaj nas woła, oprócz tego, że były wilki. Po co mam przynosić kwiaty i tak dalej, to było głupie. Ale myślę, że powiem mu, żeby się przeniósł do ludzi. Jedna rzecz, która tutaj jest ważna, to, że to jest nawiązanie do legend arturiańskich. Nie pamiętam teraz, do której dokładnie legendy, bo właśnie z tych legend niewiele też pamiętam. Ale wiem, że na bazie tego był bazowany... Miecz z Wiedźmina jedynki i trójki, który się pojawił w obu częściach. Chyba w dwójce też się pojawił, ale... Erondite, tak się nazywał. Który dawała nam Pani Jeziora. To tak tylko gwoli wyjaśnienia, moi drodzy. Wydaje mi się, że przyda się to po prostu jako taka informacja i ciekawostka. Dobra, mówimy mu jedynkę, tak jak powiedziałem. Your mother would not want you to be so love-starved. Leave this house of grief. You are right. She was always so happy. Laughing and singing. It would break her heart to see me so forlorn. I'll not let sentimentality be the shackles of my soul. I will find work in the village, even meet a girl, and start my own family. And tell them stories of magic heroes and fair maidens. Thank you, stranger. You have given me a glimpse of a sweeter life. This was hers. Take it, for it saddens me to look on. I hope you find what you're looking for. Farewell. To, czego... I'm glad you stopped by. It brought me some comfort. Lic pokryty łzami. Niewinnie cię, ale dlaczego musiałaś umrzeć? Zostawiłaś mnie tu samego, w tym zimnym, chłodnym domu, którego nie wypełniają słoneczne dni i radosny śmiech. Każdej nocy leżę w łóżku i opowiadam ci wspaniałe historie, które mi dałaś. Czasami używam twojego głosu. To sprawia, że przez chwilę myślę, że wciąż tu jesteś, trzymając mnie za rękę, gdy spokojnie zasypiam. Kocham cię, mamo. Spoczywaj w pokoju. Okej. Coś, co chciałbym tutaj dodać od siebie, to, że on tak naprawdę wcale nie musiał porzucać tego miejsca. Zresztą to jest całkiem rozwinięte miejsce, nie wiem, czemu miałby je porzucać. Ale mógł się na przykład przenieść rzeczywiście na jakiś czas do miasta i potem tutaj z powrotem, prawda, powrócić, wyjechać. Nie mogę zaznaczyć sobie tej misji mojej. No trudno. Zaznaczymy ją jakoś inaczej później, a po prostu pojedziemy w jej stronę i tyle. Ona się powinna wtedy sama zaznaczyć. Ale level up jeszcze złapaliśmy. I potem, wiecie, tam wrócić, bo wydaje mi się, że... No, też nie wiadomo, ile by to zajęło, ale nie wydaje mi się, żeby ta chata zdążyła w międzyczasie po prostu się rozpaść, czy zniszczyć, czy cokolwiek. O, kolejny Nithing, mój ulubiony. Mój ulubiony po prostu, Nithingi to jest coś, co przecież uwielbiam, tak? Bardzo dużo wnoszące do gry. Zobaczcie, cały czas narzekam trochę na te Nithingi, bo są na... No, moim zdaniem są taką najgorszym typem znajdziek. Mało jest po prostu przy nich treści wtedy, znaczy zazwyczaj. Nie wtedy, tylko... Ogólnie, jako przy znajdźkach. A, jeszcze żyjesz? Dobra, już nie. Oj, widzicie, nasz na przykład Sunan teraz, pamiętam, podleciał i z któregoś zebrał te skóry i tak dalej.
Mógł się przenieść po prostu z powrotem tej chaty po czasie, jakby znalazł właśnie sobie kobietę i uprawiać dalej rolę, czy cokolwiek, co by tam robił. Chyba zobaczmy, czy gdzieś to jest wejście do tego kopca. Wydaje mi się, że powinno być. Może nawet będzie tutaj gdzieś. Okej, nie, już teraz wychodzimy z terenu, więc... oczywiście wszystko jest mocno zamglone. Wiesz co, niczego nie widzimy praktycznie. Znaczy, nie no, coś tam widać. Tu jest wejście. Okej. I trzeba odbić w lewo i pójść naokoło. Używam tego Sunana, bo w końcu się nauczyłem go używać, tak? Po czasie, po wielu odcinkach. W końcu do czegoś przydał. Tutaj całe ciała zwalone. Po prostu tak jest wygodniej i szybciej. Aha, znowu będzie trzeba zrobić to samo, co myślę. Mam wrażenie, że niestety tak. O, co ciekawe, nie zadziałało. Okej. Nieco zadziwiające wręcz. Zepsułem chwilkę, bo chciałem podpalić. Myślę jeszcze teraz o podpaleniu tych wszystkich pochodni naokoło. Ale widzę, że to nie działa tak. Okej, no nie, tym razem to nie jest coś, co możemy zrobić. Tym razem nie chodzi o to, żeby spalić zwłoki w tym kręgu. Aha, no tak, bo tutaj było wejście. Brawo ja. Bo było takie jedno miejsce, które nas zmuszało tego, żebyśmy te zwłoki spalili, prawda? Pewnie kojarzycie, o co chodzi. Co to jeszcze mamy? Jakieś pierdoły pewnie, sztaby tam, no widzicie, mówię. Każdego dnia mam wrażenie, albo co tydzień może to się zmienia. Ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem, jak to Yubi rozplanowało ostatecznie. Ale tutaj mam jeszcze pum. Knitting do zniszczenia, dziękuję, żegnam. To tyle. Jeszcze tutaj jest coś więcej, widzę. Ale... nie, to nas nigdzie już akurat nie prowadzi. Jedynie do... jakiegoś trupa. Wiecie co? Ja bym chciał zobaczyć pochodnią. No i teraz mi tak naszło, że ja wcale tam nie musiałem rzucać, nie musiałem podpalić strzały, mogłem po prostu rzucić pochodnię. Po prostu jest tutaj trup za tym miejscem. No nic. Te nitingi są o tyle ciekawe, że zazwyczaj mają jakąś taką ciekawą wartość w kontekście właśnie rytuałów i tak dalej. Są popieprzone rzeczy przy nich. No ale tyle w sumie z tego jest dobrego. Oprócz tego są raczej niezbyt treściwe jako misje. Zobaczmy, czy mogę zaznaczyć w ogóle to, czy mogę w ogóle robić dwie misje na raz, bo to też jest ważne pytanie, bo jeśli nie, to trochę słabo. Ale nie, mogę, tylko nie wiem, dlaczego nie mogłem tego, to jest jakiś drobny bug, że nie mogę przełączyć się pomiędzy tymi misjami. A to już mogę. O, teraz zadziałał. Okej, nie wiem, dlaczego wcześniej nie chciało działać. Nie do końca ogarniam. Dobra, ale najważniejsze, że jest, możemy iść do Rolo w jego obozie i przekonać się, co nam tej powie dodatkowo, do czego nas to doprowadzi. Patrzę, jeszcze się rozglądam, wzrok wytężam, nozdrza łechce, czy coś takiego. Chciałbym usunąć wszystkie znaczniki póki co, bo nie są mi potrzebne. Ale chyba nic tutaj więcej już nie znajdę, bo nie ma po prostu niczego na tym terenie, więc... Jedziemy zwyczajnie do tego Rola. Zobaczymy, czy nam wyrzuci na przykład D20, jakąś naturalną jedynkę albo naturalną 20 w zależności od systemu. Pozdrawiam, jeśli zrozumieliście nawiązanie, nie było ono trudne do ogarnięcia. I w sumie pewnie niewiele zrobimy, pewnie przejdziemy przez część tej misji głównej. Ale północ ogarnęliśmy, to jest najważniejsze w tym wszystkim. Przepraszam, to jest jego obóz i jego ziomku, ale widzę, że chyba niewiele z niego zostało. What is this? Why are my people bound? It's worse than I feared. So many of my people gone. And the rest at each other's throats. They believe one of your number is a traitor. Lork and Gerhild have been at my side all season. I don't like to doubt them, but my people are taken and my ship is gone. If the traitor lives, all of you are at risk. Let me talk to them. The innocent have nothing to hide. Very well, but do not let Loki whisper lies in your ear.
While you were drinking and whoring, Rollo, the Saxons attacked us. And these two were nowhere to be found. Neither betrayed us, Ake. Gehild is my sworn shield sister, and Lork served my father well. Seems like the Saxons didn't get all of Rollo's clan. I should speak to both and see if I can find some evidence around the camp. Właśnie chciałem powiedzieć, że najpierw bym tutaj przeprowadził badania. Ok, mam świeżą zwierzynę, to jest ważne pewnie jako informacja. Najpierw tak jakby chciałbym ogarnąć obóz i zobaczyć, co z tego potem wyjdzie dalej, bo lubię takie śledztwa. This looks like a good spot to hide. Somewhere to wait out a Saxon attack. Znaczy mamy krzaki i zwierzynę póki co ogarnięte i to jest chyba wszystko, co mogę zrobić na chwilę obecną. I trzeba teraz z nimi porozmawiać. Lordic, yes? What is your story? You want to hear my story? And bring me a mug of ale, and we'll sit and talk as equals. Elsewise, you can hang. Where were you when the Saxons came? Hunting rabbits, wasn't I? Sick to death of carrots and turnips. Then I heard Geralt shouting, and all hell broke loose. Nie wiem, czy te króliki on przyniósł, ale nie wydaje mi się, bo one już tam są, wiecie, przyrządzone, oświartowane i zawieszone. Z drugiej strony, wiecie, mógł pójść, wrócić i potem znowu pójść, tak, na polowanie, żeby po prostu zebrać ich więcej. Did you see anything at all? Geralt talking with a Saxon. Couldn't hear them, but wasn't nothing good. Sure of that much. Why should I believe you? You could be lying to save your own skin. Ask her. Says she's loyal to Rollo, but I've known her since she was a babe. Full of spite and ambition, always was. Okay. How long has your sword served Rollo? I owe his father a blood oath. If that means wiping Rollo's arse until I die, so be it. And if Rollo was dead, that oath would be fulfilled. You must tire of battle. I'll feast in Odin's hall one day, but not with the stain of dishonor on my hands. No właśnie, możemy, widzicie, teraz użyć tego argumentu, że macie pełną zwierzynę. You're lying. I found a rack full of game nearby, enough to feed the camp for days. Told you, I was hunting. Stick to that story, and I'll tell Rollo to take your treacherous head. I was sleeping in the forest, wasn't I? Heard Saxons tramping through the trees, so I hid. Not fool enough to face him on my own. Okay, dobra, nie mam pytań. I have what I need for now. Zobaczmy, co ona nam powie. W takim razie. Nie tak, nie chciałem ich od razu. Tak, najlepiej oboje bym zabił i byłoby po sprawie. Gerhild, is it? I, Rollo's sworn sword sister. I've served him proud and true. You cannot think I betrayed him? Powiem szczerze, że sam początek już brzmi podejrzanie, ale zobaczymy. You weren't here when the Saxons attacked. I was hunting. There's fine game in the trees outside the camp, and our people need meat. What was your prey? Rabbits for stew. Rollo's favorite. Ciekawe. Who are you to Rollo? I am shield sworn, so long as England and that Frankish witch do not sway him from the true path. Our people deserve better. I hear envy. But of Estrid or Rollo, I cannot tell. You know nothing, Ravenbeak. My concern is for my fellow Danes. You'll find no treachery here. Lork accused you of treachery. He saw you with a Saxon. Lork? You believe that old crow? His bones crumble and his mind wanders with age. Or he wallows in jealousy. Take your pick. Zauważyłem, że nasz topór się tutaj nieco baguje. You're lying. I found racks and racks of game. You've got more wit than your face suggests. I went to meet a lad from a nearby village. Rollo's not the only one who dallies with locals. That's all for now. While you were drinking and whoring, Rollo, the Saxons attacked us. And these... Lorg. Lorg nam ma jeszcze coś do powiedzenia. I have what I need for now. While you were drinking and whoring, Rollo, the Saxons attacked us. Poszło nas chacka, and these ale... two were nowhere to be found. Neither betrayed us, Ake. Gehild is my sworn shield sister. And Lork served my father well. Seems like the Saxons didn't get all of Rollo's clan. Powiem szczerze, mamy że mam dylemat spory. W sensie... Gerhild, can we speak a... That's all Kurde. For now. Ona poszła na schadzkę z lokalnym chłopakiem, ale... Przydałoby mi się więcej informacji, na przykład gdzie ich znaleźć, tak? Ostatecznie. Ona się poszła rzeczywiście spotkać z chłopakiem. On...
że z tym chłopakiem gdzieś tutaj w okolicy. A ten gość cały czas mówi, że polował i że spał w lesie. Coś mi się tu nie podoba. Ani jednemu, ani drugiemu z nich nie wierzę, no. Muszę przyznać. Mam wątpliwość w sensie co dobu. Tak, powiedzmy najpierw o Lorku. Lork said he was hunting, but your rags are full of fresh rabbits. Why would he lie? Unless he had something to hide. He tires of his blood oath, and with your death, he would be free. He has become old and frail, but he served my father well. I would have freed him without bloodshed. This man knew the Saxons were coming and hid. He was either in league with them or a coward. A sad fall for a great warrior no longer in his prime. Jeszcze powiedzmy o Gerhildzie. Gerhild claimed to be hunting as Lork did. Rabbit. She rarely hunts. She's been a terrible shot since we were children. Your shield sister is jealous. She thinks you neglect your people by sleeping with the enemy. She always had ambition. But she accepted my leadership. Swore on her shield. Lork saw her with a Saxon. She claimed he was her lover. Yet she has berated me many times for taking Estrid to my bed. I did not think her a hypocrite. Okay. On second thought, perhaps there's more to be learned. Zobaczymy, czy mogę jeszcze z nimi o czymś pogadać. Ale... Gerhild, can we speak again? That's all. Nie mogę już nic więcej, a do niego? I have what I need. Kurde, no, siedzi mi to teraz w głowie, tak? On nam powiedział, że ona kiepsko sobie radziła z łukiem. Potem wymyśliła to o tym kochanku, ale ona suszyła mu głowę o to, że on z Estrid się spotyka. I teraz powiem wam, że jeśli miałbym wskazać winnego, to wskazałbym oboje, bo nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to nie Lork. Jednak. Zaryzykuję. Cholera, może jeszcze nie. On second thought, perhaps there's more to be learned. W ogóle się, a może coś tutaj znajdziemy jeszcze? While you were drinking and whoring, Rollo, the Saxons attacked us. And these two were nowhere to be found. Neither betrayed us, Ake. Gerhild is my sworn shield sister, and Lork served my father well. Seems like the Saxons didn't get all of Rollo's clan. Powiem, że ja nie mam pojęcia. W sensie nie wiem, kto mógł rzeczywiście tutaj zawinić. Nie ma tej. Nie widzę tutaj jednego winnego. Nie mamy wystarczających dowodów, żeby kogoś osądzić. Z jednej strony, no ona. Zaryzykuję, że to ona zrobiła. Have you made your decision? Może nie powinienem, może to będzie błąd, ale wydaje mi się, że to jednak ona. Have you come to a firm conclusion? I have. Let me hear it. Both choices will pain me, but let it be the truth. Kurde, nie mogę. Nie umiem się zdecydować. W sensie cały czas myślę nad tymi informacjami, które mamy. Wiemy, że tam były te krzaki, w których ktoś mógł się ukryć. Brakuje mi informacji o tym, gdzie ich znaleźli ostatecznie, gdzie zanim ich związali, tak? Czy raczej po tym, jak ich związali. Zanim ich związali, dobrze powiedziałem. Dobra, zaryzykuję powiedzenie, że to Gerhilda. Zaryzykuj. To nie jest, może to nie być dobry wybór, ale wydaje mi się, że to jest prawda. Gerhild betrayed you. No, that's not true. Rollo, I beg you. A shameful death on bloody Saxon soil. There can be no feast in Valhalla for a break faith. She was always a jealous crow, beak pricking over every decision I made. Nothing more can be done here, but your warriors might still be alive.
and I will need your help after they're free. There's a Saxon camp with a dock at Port Walton. It might be they were taken there. No i tam też się, moi drodzy, wybierzemy. Always knew there was something wrong about her. Spare me your sullen words. My heart is torn. Go, find something useful to do. I've heard of a safer place than this south of Colchester. Let's you and I go take a look, shall we? I'm sorry that your people suffer, Rollo. Thank you, Eivor. I have much to think on as we journey. I'll leave you to those thoughts. Nie podoba mi się to, co wybrałem, ale nie umiem po prostu w tym momencie, wiecie, myśleć logicznie nad tym. No, nie czułem, że mam wystarczające dowody, a z drugiej strony nie mogłem też nigdzie już więcej znaleźć chyba większej ilości informacji. Wybaczcie za moje gardło. Tymczasem jednak dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka idzie do rozwoju kanału. A już w następnym odcinku wyjedziemy, jak się pewnie spodziewacie, na kolejną misję główną. Będziemy raczej kontynuowali tej kwestię Rola, bo czemu by nie? Skoro i tak jest zupełnie w drugą stronę niż nasze plany aktualne. I tyle. Dziękuję wam jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia. Do następnego już za dwa dni i na razie.